Wrocławskie MPK nie zwalnia tempa. Podpisano umowę na stworzenie zielonego torowiska w Alei Hallera. Kompleksowy remont torowiska wzdłuż ulicy Hallera na odcinku pomiędzy ulicą Ojca Bejzyma a ulicą Mielecką. Przekształcamy torowisko, wymieniamy podkłady, szyny, a jednocześnie dodajemy mu nowy atut. Zielone torowisko, czyli pomiędzy szynami będzie humus, a na nim trawnik. Po co? Po to, żeby po pierwsze wyglądało to ładniej, a po drugie, żeby tramwaje mniej hałasowały. Jaki jest sens budowania zielonych torowisk? To są trendy światowe, począwszy od Paryża, takie torowiska są coraz bardziej popularne, ale powiem tak, no we Wrocławiu też już takie torowiska mamy. Chociażby na ulicy Milenijnej, czy wzdłuż ulicy Bliczyckiej. Takie torowiska mamy, one się sprawdzają, lubią to mieszkańcy, a przede wszystkim no, ten walor ekologiczny, tak? Więcej wody, która wsiąka, która nie spływa gdzieś tam bokami. A w dzisiejszych czasach, myślę, te wyzwania ekologiczne są priorytetem dla nas wszystkich. O remont zabiegała Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, skarżąc się przy tym, że głośne przejazdy tramwaju są bardzo uciążliwe. Półtora roku temu zgłosiliśmy do Urzędu Miasta i do Pana Prezydenta wniosek o sporządzenie analizy, która pokaże najlepsze rozwiązania ochrony przed hałasem. Ponieważ mieszkańcy zgłaszali różne propozycje budowy ekranów akustycznych, nasadzeń i zielonego torowiska. Najbardziej rekomendowane było zielone torowisko. Ulica Hallera będzie wyremontowana od skrzyżowania z ulicą Mielecką przy centrum handlowym Borek do wysokości ulicy Ojca Bejzyma. Wymienione zostanie 600 metrów torów, w tym trudny fragment pod wiaduktem kolejowym i kładką dla pieszych. Nowa będzie także cała sieć trakcyjna na odcinku około 1600 metrów od Powstańców Śląskich do Bieniowskiego wraz z pętlą Grabiszynek. Przewidziano wymianę 28 słupów oraz renowację pozostałych. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.